No i tak, żeby trochę tła dodać do późniejszej wypowiedzi koleżanki, to musimy opowiedzieć o właśnie tej ochronie przyrody i całej przyrodzie Puszczy Białowieskiej, w tym wypadku Nadleśnictwa Białowieża. Poproszę. Bo tak naprawdę właśnie, aha, poproszę pilota. Tak naprawdę właśnie ta ochrona przyrody i to, co, to, z czym się styka tutaj leśnictwo, to jest to, ta burza, ale przejdźmy do meritum. Cała Puszcza Białowieska jest rezerwatem biosfery UNESCO od roku 2005. To są też takie formy ochrony przyrody, jak obszar chronionego krajobrazu, jak pokrywające się ze sobą obszar specjalnej ochrony ptaków i specjalny obszar ochrony siedlisk. Puszcza Białowieska to też taka nasza lasopaństwowa forma szczególna, jak leśny kompleks promocyjny. Tu mamy 3 nadleśnictwa: Białowieża i sąsiadujące z nami nadleśnictwa Hajnówka i Browsk. No i tutaj właśnie na takim wykresie, no bo przede wszystkim też jest to Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, jeden z najstarszych i z największymi tradycjami. No, nasze nadleśnictwo to jedno z mniejszych nadleśnictw pewnie w Polsce w ogóle, natomiast jest też jednym z 31 nadleśnictw całej Regionalnej Dyrekcji Białostockiej, Podlasie, ze swoimi wielokulturowością i takim stykiem i kultur, i wyznań, i tak dalej, też wpływa prawdopodobnie na to, co tam się dzieje, jak to się dzieje. Tutaj taki właśnie sposób przedstawiania danych. Tutaj taki wykres, który nam obrazuje, jak wygląda liczbowo, procentowo udział przeróżnych powierzchni, form ochrony. To proszę sobie zachować w pamięci, bo ten obrazek może sam, bo tu dalej rozwinę ten temat. To zdjęcie z takimi wiaderkami zrobione przez naszego inżyniera nadzoru, zatytułowane przez niego "Jak wygląda 5000 korników". To tak tytułem uśmiechu. Natomiast Nadleśnictwo Białowieża to przeróżne formy właśnie ochrony przyrody, czyli tak, tu na zielono to mamy, na ten ciemnozielony kolor to są rezerwaty przyrody. Kolor jasnozielony obrazuje nam tak zwaną strefę referencyjną. To jest taka forma powołana przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych, gdzie też mamy praktycznie rzecz biorąc gospodarka leśna, że gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej to w ogóle inny temat. Natomiast tu nie jest prowadzona, jest ograniczona do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo przybywającym, żeby umożliwić w jak największym stopniu badania naukowe i tak dalej. Później mamy drzewostany ponad stuletnie, gdzie też mamy tylko ograniczenie praktycznie do tych zabiegów związanych z bezpieczeństwem. I drzewostany pionierskie to jest niewielki procent. Natomiast no taki pomarańczowy kolor obrazuje zabiegi rzeczywiście związane z gospodarką leśną, planowane do końca planu, obowiązującego planu urządzania lasu. I jak widać, no tego koloru na mapie za dużo nie jest. To są właśnie uwarunkowania obecne. Obiecałam koleżance, że zmieszczę się w 5 minutach, już uciekam. Tutaj może siedliska chronione, udział to szybko przebiegniemy. No tu jest udział tego naszego biednego świerka w całym LKP, czyli w 3 nadleśnictwach i w naszym nadleśnictwie to jest 32%, jeśli chodzi o powierzchnię.
malejący. Mamy tu cudowną różnorodność biologiczną, bo to jest 91 gatunków chronionych roślin, 328 gatunków chronionych zwierząt i to wszystko rzeczywiście widać na przykład na kartach informacji przyrodniczej, które spływają od leśniczych. W związku z tym no, ta różnorodność naprawdę istnieje. No, jak będzie wyglądać dalej, tak zobaczymy. To są również liczne gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin Zwierząt. Mamy na naszym terenie siedem rezerwatów przyrody. Z tego dwa takie bardziej rozległe to są najmłodszy nasz rezerwat Lasy Naturalne, tu widoczny kolorem fioletowym i słynny przyszosowy rezerwat Władysława Szafera, gdzie w tej chwili, no jadąc z Hajnówki do Białowieży, widać no, zwałowiska drzew ściętych po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo przejeżdżających. Liczne pomniki przyrody, to jest około 500 pomników. Użytki ekologiczne, strefy ochronne, pokrywające się jeszcze z rezerwatami, to jest w tej chwili prostowane. Strefa ochrony zwierzyny łownej wokół BPN, no i lasy ochronne. Tutaj mamy wspomnianą tą strefę referencyjną, to jest to na czerwono. No i tak jak mówiłam, już tego nie będzie rozwijać, tutaj też mamy liczne ograniczenia, jeśli chodzi o działalność. No mamy też wspomnianą wcześniej tutaj przez jednego z przedmówców inwentaryzację i ona dotyczy zarówno gatunków ptaków, jak i inwentaryzacji fitosocjologicznej, entomologicznej. No taka to jest naprawdę rozległa sprawa i regularnie rozmieszczone te właśnie widoczne na tej grafice powierzchni kołowe. I teraz już oddaję głos koleżance. Prawie się wyrobił. Dzień dobry Państwu. My tutaj koleżanka wymieniła formy ochrony przyrody występujące na terenie Nadleśnictwa Białowieża, formy ochrony istniejące w polskim prawodawcy w ustawie o ochronie przyrody. Natomiast Puszcza Białowieska ma ten atut, a czasami jest to również pewną przeszkodą w codziennym funkcjonowaniu, że jest zauważana na całym świecie. Jeśli spojrzymy na to z takiej perspektywy globalnej, widzimy, że Puszcza Białowieska położona no, na granicy naszych państw, Polski i Białorusi, przez całe stulecia była jednym kompleksem leśnym, nigdy nie podzielonym granicą państwową. Dopiero od 1944 roku jest zarządzana przez dwa różne kraje. Natomiast wcześniej był to jeden kompleks leśny i właściwie przez kilkaset lat podlegający specjalnym prawom, specjalnym obostrzeniom w gospodarowaniu na tym terenie. To, jaką ona jest wartością, doceniono już w roku 1969, kiedy w ogóle konwencja o obiektach światowego dziedzictwa została podpisana w 1967 roku. Pierwsza sesja odbyła się w 1968, na której to sesji wpisano kilkanaście obiektów ze świata na tą listę obiektów światowego dziedzictwa, w tym cztery obiekty przyrodnicze. Wśród tych czterech obiektów był na przykład Park Narodowy Yellowstone, Park Narodowy Simien z Afryki, gdzie te wszystkie majestatyczne zwierzęta można było spotkać. Natomiast rok później pierwszym obiektem, który był wpisany na tą listę, był to wówczas Białowieski Park Narodowy, fragment Puszczy Białowieskiej, czyli jesteśmy jak gdyby takim obiektem dostrzeganym ogólnie na świecie jako coś wyjątkowego. Tak wyglądała ewolucja granic tego obiektu. Najpierw w
w 1969 roku był to tylko Park Narodowy w ówczesnych granicach, czyli właściwie całość to był obszar ochrony ścisłej. Później w roku 1992 Republika Białoruś, która wystąpiła o utworzenie na jej terytorium obiektu światowego dziedzictwa, zyskała akceptację. Niemniej jednak komitet uznał, że będzie to jeden transgraniczny obiekt światowego dziedzictwa. I od tego czasu właściwie wymaga się od zarządców tego obiektu, przy czym nie od Parku Narodowego, czy Lasów Państwowych, czy Parku Narodowego na Białorusi, ale od rządów krajów, aby gospodarowanie tym obiektem było jak gdyby wspólne, można było wyznaczyć jakieś punkty, które nas łączą, a wiadomo, no, system w Polsce, system na Białorusi, są to dwa różne systemy polityczne, również systemy ochrony przyrody i to nastręczało zawsze pewnych komplikacji. Przez ostatnich kilkanaście lat byliśmy ciągle jak gdyby bombardowani różnymi zarzutami, rekomendacjami ze strony ekspertów i społeczności międzynarodowej, że ten obiekt światowego dziedzictwa po polskiej stronie musi być powiększony, ponieważ jest zbyt mały, aby chronić te wartości, dla których został powołany. Między innymi na przykład zasięg terytorialny Watahy Wilków, który jest znacznie większy niż sam Park Narodowy. I prace nad tym dossier renominacyjnym trwały kilka lat. Zaczęły się mniej więcej w 2007-2008 roku i w 2011 roku złożony został wniosek do komitetu, przy czym to nie jest taka prosta sprawa. Wniosek się składa, następnie jest on analizowany przez różnych ekspertów, przysyłane są misje ekspertów, które na gruncie oceniają stan zachowania obiektu. Także w roku 2014 dopiero podjęta została decyzja o powiększeniu obiektu. I teraz granice obiektu tak właśnie wyglądają. Również wymogiem było przedstawienie zasad zarządzania tym obiektem. I tutaj jest mapa pokazująca strefowanie. Przy czym w założeniu, w czasie prac nad tym wnioskiem, założenie było takie, że przedstawiamy strefy, które rzeczywiście istnieją, nie tworzymy nowych. I tak naprawdę ten najciemniejszy zielony kolor to jest obszar objęty ochroną ścisłą, zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie białoruskiej. Po stronie polskiej jest to około 6 tysięcy hektarów, po stronie białoruskiej w tej chwili to jest 58 tysięcy hektarów. No jest to taki obszar bardzo nieregularny, jednak 58 tysięcy hektarów oni objęli ochroną ścisłą, przy czym w całości jest to park narodowy. Drugi trochę jaśniejszy zielony kolor to są rezerwaty przyrody po polskiej stronie, które właściwie też można powiedzieć, że są objęte ochroną ścisłą. Tam się nie poluje, nie prowadzi się gospodarki leśnej, jedyne można prowadzić badania naukowe, można częściowo zbierać owoce runa leśnego i to właściwie tyle. Natomiast ten jeszcze jaśniejszy kolor, tutaj to już są pozostałe obszary, przy czym jeszcze zostało jak gdyby wyróżnione takie rozgraniczenie na te drzewostany, w których i tak nie prowadzi się zabiegów w związku z zapisami, jakie były w PUL-u, bo w czasie przygotowywania tego wniosku nominacyjnego już był przygotowywany plan urządzania lasu na ten okres dziesięciolecia, na te 10 lat i wyłączyliśmy również na mapie jak gdyby wszystkie drzewostany ponad stuletnie, pionierskie i drzewostany na siedliskach wilgotnych. To jak wygląda cała Puszcza Białowieska pod względem ochrony przyrody, ale tu już częściowo jak gdyby o tym mówiła koleżanka, jednak widać, że w całej puszczy mamy ponad 1100 na przykład pomników przyrody, liczne strefy ochrony granicznika, płucnika. Te wszystkie formy na siebie się często nakładają. To czym się zajmuje Nadleśnictwo Białowieża, bo właściwie można powiedzieć, że pozyskania praktycznie nie ma, więc główne zadanie to w tej chwili ochrona przyrody, jak również edukacja. Edukację prowadzimy właściwie na terenie całego nadleśnictwa, no ale skupia się ona w Ośrodku Edukacji Leśnej Jagiellońskie. Tam prowadzimy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaków po dorosłych, również wydarzenia kulturalne, wystawy, plenery fotograficzne, plenery malarskie.
prowadzimy również zajęcia w terenie. Przy czym, jeśli chodzi o ostatni rok, odkąd rozpętała się właściwie, może już kolejna właściwie burza wokół Puszczy Białowieskiej, głównymi grupami, którymi się opiekujemy, są leśnicy. Mieliśmy około 1700 osób, ale mówię już tu o osobach, które przyjechały, spędziły z nami około kilku godzin, czyli nie mówimy o takich uczestnikach, którzy przeszli gdzieś tam na festynie i zahaczyli o nasze stoisko, tylko grupy, które nas odwiedziły. Łącznie jak gdyby było to 300 godzin zajęć, przy czym liczę tutaj 300 godzin dla jednej osoby. Zawsze taką grupą opiekuje się kilka osób, edukatorzy, czasem nadleśniczy, zastępca nadleśniczego, zawsze jakiś gospodarz terenu, czyli któryś z leśniczych. Mamy gości, ekspertów właśnie międzynarodowych w ramach grup różnych zorganizowanych wizyt, jak również ekspertów, którzy po prostu chcą przyjechać nie jak gdyby oficjalnie, tylko chcą się dowiedzieć na miejscu, jakie są problemy. Delegacje z różnych krajów. Mieliśmy przegląd praktycznie krajów Europy, a także świata, leśników z krajów ościennych, Litwa, Łotwa, Białoruś, Czechy, Słowacja, Niemcy, ale też Kanada, USA, ostatnio też delegacje z Rosji. I właściwie, kiedy odwiedzają nas koledzy z innych nadleśnic, pytają, no co wy właściwie robicie, jeśli macie tak niskie pozyskanie? Gdyby spojrzeć na te godziny, które spędzamy z naszymi gośćmi, nie licząc przygotowań i tak dalej, to właściwie w tej chwili można powiedzieć, że to jest nasza główna misja. Również udostępnienie, działania edukacyjno-szkoleniowe, również dla własnej kadry, dla młodzieży już bardziej takie zorganizowane na wyższym poziomie, ale również udostępnienie turystyczne. I tutaj jak gdyby spotykamy się z pewnymi problemami natury obiektywnej, gdzie mając tyle obszarów wyłączonych z użytkowania, jak również to, że w związku z tą gradacją kornika, która była ostatnio, która trwa ciągle, cały etat cięć przyznany nadleśnictwu został wykorzystany, właściwie ciężko jest zapewnić bezpieczeństwo publiczne. W tej chwili mogąc pozyskiwać pozyskiwać tylko wzdłuż dróg i szlaków turystycznych. Musieliśmy wyłączyć z ruchu turystycznego, zamknąć na jakiś czas pewne szlaki, również pewne drogi leśne. Właśnie, no mamy nadzieję, okresowo, dopóki tam nie zostaną przeprowadzone prace porządkowe, które będą gwarantować bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym. Tylko w roku 2016 w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, czyli tylko wzdłuż dróg i szlaków, usunęliśmy około 5000 sztuk drzew, bo oczywiście można mówić o metrach sześciennych, ale to jest już mniej zrozumiałe. Jeśli mówimy te 5000 sztuk, to bardziej rozumiemy. Także Puszcza Białowieska to też, jeszcze minutkę, to też takie naturalne laboratorium naukowe, przyciąga naukowców z Polski, z całego świata. Tutaj mamy to nie całą, ale listę gatunków nowych dla nauki. Właściwie trudno powiedzieć, żeby w środku Europy te nowe gatunki dla nauki ciągle można było odkrywać. Ta lista tutaj kończy się na roku 2011, kiedy przygotowywaliśmy wniosek do UNESCO, natomiast już w ciągu ostatnich lat były nowe gatunki dla nauki opisane z tego terenu. To tylko jeszcze, bo zazwyczaj skupiamy się na ptakach, roślinach. Tutaj mamy kilka grzybów tak dla urozmaicenia i powiedzenia, że ta puszcza jednak żyje. Dziękuję Państwu bardzo.